nie zbisz się z tym, jeśli śpiesz, że zadać od razu życie żary, to rozjebisz panią. Dzień dobry. Rzecz dość ważna, nie pić kawy, szczególnie bulletproof o godzinie 15, bo potem do drugiej nie śpimy. Świąteczny powrót do treningu i już dość dobrze. Tak jak na jednych z pierwszych swoich zajęć nie potrafiłem zrobić przysiadu ze sztangą nad głową z 20 kg, to dzisiaj się udało z 35. I tak powoli, powoli dojdziemy do swoich celów. Więc dziś porozmawiamy o określaniu zadań i jak sprawić, aby zadanie, które sobie stawiasz, było proste w wykonaniu i jak ułożyć dobrze kroki, co robić w najbliższym tygodniu, miesiącu, roku, aby dojść do swojego celu. I jak się okaże, prosty trik, który pozwala zrobić pewne zadanie szybciej niż nam się wydaje. Ale to później, bo teraz wracam do pracy nad warsztatem, który będę robić 19 stycznia a propos chmury publicznej. Tak więc do zobaczenia. I już po pracy i dzisiaj bawię się w kucharza, bo jedyne co mam robić to herbata, bułka z masłem, zupkę chińską zaleję też, jajecznicę zrobię i kubczak nadziewany serem, mozzarella, suszonymi pomidorami i bazylią. Więc w temacie planowania napisał do mnie wczoraj Michał. W temacie planowania zadań i planowania celów i jak to ładniej opisać w Excelu i jak to wszystko działa. Więc zacząłem odpisywać i napisałem i na koniec pomyślałem, że to będzie dobry element, aby pokazać go tutaj. Więc po pierwsze musimy wybrać taki cel, który po pierwsze będzie nam sprawiał przyjemność w drodze do tego celu. Po drugie musimy wybrać cel, gdy dojdziemy do tego celu, też będzie nam sprawiał przyjemność. Nie jestem fanem celów, które mają nieprzyjemną drogę do celu, gdzie naprawdę narzekamy całymi dniami, że ojej, jakie to jest beznadziejne, tylko po to, żeby dojść tutaj. Jestem wielkim fanem zadań, które sprawiają przyjemność w trakcie ich wykonywania. Załóżmy, że ustaliliśmy sobie, że takim celem będzie przebiegnięcie maratonu. No i mamy w tej chwili rok 2016, więc zastanawiamy się, kiedy warto byłoby taki maraton przebiec. Więc mówimy sobie, ok, fajnie byłoby, żebyśmy ten maraton przebiegli w 2018 roku. I teraz trzeba się wykazać kreatywnością i albo spytać osoby, które to robiły, albo bazować na własnym doświadczeniu, albo po prostu bazować na zdrowym rozsądku. Więc schemat, który ja używam do zdobywania pewnego rodzaju celów, zarówno w pracy, jak i w życiu codziennym, jest to wyobrażenie sobie, jak będzie wyglądał proces od końca do początku. Więc załóżmy, że w 2018 chcemy przebiec maraton. Musimy zadać sobie pytanie, co będzie się działo pod koniec 2017 roku, na przykład 31.12.2017. Co musi się tu wydarzyć, abyśmy w roku 2018 przebiegli maraton? Więc pewnie warto byłoby w tym czasie przebiec półmaraton. I w tej chwili cofamy się od tyłu do początku, aby zrozumieć, jakie mamy kroki do wykonania na początku. Więc dzielimy sobie to na miesiące. Styczeń, luty, październik, listopad i grudzień. Więc to, co ja zawsze robię, to patrzę na pewne zadanie od końca do początku i próbuję sobie wyobrazić, ok, dobra, więc w grudniu mam przebiec maraton. Więc co się ma wydarzyć w listopadzie, żebym mógł przebiec w grudniu maraton? Więc pewnie wypadałoby zapisać się na półmaraton. No dobrze, więc potrzebujemy tutaj mieć 2 miesiące na przygotowanie do biegania. Sprawdzamy w internecie i faktycznie na 2 miesiące, jeżeli ktoś biega 10 km, to potrafi się 2 miesiące przygotować do półmaratonu. Więc dobra, więc tutaj wypadałoby przebiec 10 km, więc albo jakieś zawody, albo po prostu przebiec. Ja na przykład zakładam, że zawody byłyby fajne. Czyli zawody 10 km. Tu warto byłoby się pewnie zapisać na te zawody, więc że pewnie przebiec 10 km wypadałoby przebiec 5 km. No i tu już wypadałoby się zapisać. Oczywiście tu warto byłoby biegać przynajmniej pewnie 3 razy w tygodniu już. Tu też 3 razy w tygodniu. Nagle dochodzimy do tego elementu, że
Tu jesteśmy w chwili zero, a tu mamy przebiec 5 km, więc kolejnym krokiem wcześniej pewnie wypadałoby przebiec na przykład 2,5 km bez zatrzymywania. Tu pewnie wypadałoby przebiec jakieś 2 km, 1,5, 1. Ustalamy sobie cele, które musimy uzyskiwać po kolei. I teraz okazuje się, że tak naprawdę tutaj musimy przebiec 500 metrów w lutym, co nie jest zbyt dużym wyczynem. I aby przebiec 500 metrów w lutym, gdy mamy stan zero, to pewnie wypadałoby, żebyśmy tutaj w styczniu przebiegli jakieś 300 metrów bez zatrzymywania. No i teraz, rozkładając sobie styczeń na tygodnie, ja to zawsze dzielę na 4 bloki, co musimy zrobić, żeby przebiec 300 metrów? Wypadałoby pewnie, żebyśmy tutaj przez 15 minut wyszli przynajmniej raz pobiegać w pierwszym tygodniu. W drugim tygodniu może wypadałoby, żebyśmy przez 15 minut raz biegając, raz chodząc, zrobili to dwa razy, tutaj trzy razy. No i może to w sumie jest tyle, ile nam wystarczy, czyli 3 razy 15 minut. I w ten sposób, idąc z kolejnymi elementami, dochodzimy do naszego półmaratonu. I później już w następnym roku robimy to samo z maratonem. Ten schemat robiony z realnymi datami, czyli gdy uznamy, że okej, fajnie było przebiec maraton za rok, a nie na przykład za pół miesiąca, gdy jeszcze nigdy nie biegaliśmy. Gdy ustalimy dobrą datę, dość daleko w przyszłość i cofamy się wstecz, to nagle się okazuje, że aby dojść do tego celu, wystarczy, że zrobimy naprawdę bardzo małą rzecz w danym tygodniu. Na przykład w pierwszym tygodniu stycznia przebiegniemy przez 15 minut raz w tygodniu. Czyli 15 minut pracy w jednym tygodniu, aby kiedyś gdzieś przebiec maraton. Wystarczy mały krok na początku, żeby potem kula śnieżna się toczyła. To działa ze wszystkim. I tutaj daję Ci swoje słowo, że wszystkich tematach, które robię, stosuję dosłownie tę samą zasadę, czyli patrzę, jakie kroki muszę wykonać, aby minimalnym krokiem początkowym dojść do końca. Ta zasada ma jeszcze jedną ważną rzecz. Gdy wyjdziesz biegać przez 15 minut, to pewnie poczujesz, że a kurczę, to w sumie jeszcze 5 minut pobiegnę. Potem przyjdzie niedziela i pomyślisz, kurczę, może sobie pójdę pobiegać. Wiem, że to za dużo, ale pewnie pójdę pobiegać. I dochodzą kolejne tygodnie, masz dość realistyczne cele i dochodzi na przykład maj, i zamiast przebiec 5 km, ty jesteś w stanie już przebiec 10 km. I zapisujesz się na półmaraton w sierpniu, a nie w grudniu. Więc bardzo realistyczne cele pozwalają dość szybko je osiągać i wchodzić na nowe poziomy. Więc zachęcam do spróbowania. Wybrać sobie jakiś jeden cel, jedno marzenie. Coś, co sprawi, że kiedy w przyszłości będziesz szczęśliwy, na przykład przebiegnięcie maratonu. Dla części osób sprawia to szczęście, dla innych nie. Wyobrazić sobie siebie tego dnia, gdy osiągnęliśmy cel i powoli w swojej głowie zamknąć oczy i cofać, patrzeć, jakie kroki wykonywaliśmy, aby dojść do tego miejsca i w końcu dojdziemy do dnia dzisiejszego. To jest mój sekret, nic szczególnego. I tym samym, do zobaczenia jutro.